30 grudnia wspominamy świętego Jeremiego Opata z Fleury. Jeremi znany jest z żywota skomponowanego w IX wieku, z którego pochodzą dwa poszerzone opowiadania z XII lub XIII wieku. Według tej biografii Jeremi urodził się w Wardę na początku VII wieku. Był urzędnikiem na dworze króla Dagoberta. Był żonaty, miał dwie córki, które zmarły bardzo młodo, i syna. W roku 649 opuścił dwór królewski, zostawił swój majątek żonie i dzieciom, a sam wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Ponteuil, którego z czasem został opatem. Niektórzy mnisi nie docenili jego rządu i próbowali go zabić. Ich próba na szczęście się nie powiodła, a Jeremi postanowił opuścić klasztor i zamieszkać w grocie świętego Samsona, gdzie założył własny klasztor. Nie żył jako samotnik. Wielu nieszczęsnych ludzi odwiedzało go, a on pomagał każdemu z wielkim poświęceniem. Został wyświęcony na kapłana przez swojego przyjaciela świętego Audoenusa, biskupa Rouen. W 654 lub 655 roku, dowiedziawszy się o śmierci syna Amalberta, który towarzyszył królowi do Gaskonu, udał się w poszukiwaniu jego ciała, aby sprowadzić je z powrotem do Ponteuil. Po kilku miesiącach spędzonych w Ponteuil postanowił założyć nowy klasztor, który za radą świętego Audoenusa zbudował w Fle, obecnie Saint-Germain-de-Fle. Zmarł 3 lata później, 30 grudnia 658 roku. Przeniesione do Beauvais w 906 roku relikwie świętego Jeremiego zaginęły podczas rewolucji francuskiej. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Jeremim opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.